Jezusowi. Cieszę się, że możemy razem z rodziną być z Wami po raz kolejny. Dziękuję bracie za zaproszenie. Dziękuję Jezusowi za ten przywilej razem z Wami poznawania Jego i Jego słowa. A mnie w niedzielę to się często spać. I tak bym sobie poleżał pospać, zamiast ruszyć się. Tak, też trzeba przemóc i często doświadczyć potem czegoś radosnego. Ale też przypomniałem sobie, jak opowiadałaś, takie na kontekście Kościoła Zielonoświątkowego opowiadał relację Leszek Mocha z wyjazdu takiego ewangelizacyjnego do Indii. Gdzieś tam miał po prostu opowiadać Ewangelię na jakimś spotkaniu. I zazwyczaj było tak, mieszkał w jakimś tam foteliku, że zazwyczaj było tak, że jak zbliżał się ten czas, ta godzina, kiedy trzeba było jechać na to miejsce spotkań, ogarniała go wysoka gorączka. No taka, że po prostu leci z nóg i trzeba po prostu, no, wypadałoby zostać w łóżku i nie wstać. Tak? Pamiętasz tę historię? Ale jakoś tam się zbierał do kupy. Jechał na nabożeństwo, czy na to spotkanie organizacyjne, wszystko się zaczynało, on ciągle miał tę gorączkę, a kiedy brał mikrofon i zaczynał mówić, natychmiast gorączka występowała. Natychmiast czuł się dobrze. Zrobił swoje, odkładał mikrofon, natychmiast gorączka się pojawiała. Takie było zjawisko, żeby zatrzymać coś dobrego. Byłem tutaj u Was, byliśmy w lutym. Pamiętacie, o czym rozmawialiśmy? O usprawiedliwieniu, tak. To była odpowiedź na zadany temat przez pastora. Jakie są skutki dla wierzących ofiary Jezusa? I jakby pierwsza taka rzecz, którą sobie wtedy omawialiśmy, to było usprawiedliwienie. Jeśli pamiętacie, to takie protestanckie ujęcie tego słowa, tego terminu, tego skutku ofiary Jezusa polega na tym, że Bóg przypisał sprawiedliwość Jezusa grzesznikowi, który w Jezusa uwierzył. Jest to zewnętrzna sprawiedliwość, nie moja, nie twoja, nie nasza, nie wypracowana, nie zasłużona, nie zdobyta, przypisana całkowicie poza nami, powtarzam tę myśl. Cudza, obca, justitia aliena, powiedział Luther, obca sprawiedliwość. Nie miałeś na to wpływu. I wtedy nie udało mi się jakoś przygotować jakiejś ilustracji, ale dzisiaj mam. Jeśli pozwolisz, to będziemy jakby po części kontynuować, po części jakby tworzymy coś nowego. Klik numer jeden. Możesz puścić, bracie? A głos jest? Na maksa, tak. Proszę uprzejmość. Kino. Skazani na szorze, jeśli to się odsiedział pan 30 lat do żywocia. Czuje się pan zresocjalizowany? O tak. Bez wątpienia. Mogę szczerze powiedzieć, że się zmieniłem. Nie zagrażam już społeczeństwu. Byłbym świadkiem. Całkiem zresocjalizowany. Odtarłem. Proszę usiąść. Ellis Boyd Ready. Według akt odsiedział pan 40 lat do żywocia. Czuje się pan zresocjalizowany? Zresocjalizowany? Nie pomyślę. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Że gotów pan jest... Znam. Twoje znaczenie tego słowa, synu.
Ale dla mnie to puste słowo. Słowo polityków. Ukute, żeby młodziaki, tacy jak ty, mogli mieć garnitur, krawat i pracę. Co właściwie chcesz wiedzieć? Czy żałuję tego, co zrobiłem? A żałuję pan? Nie ma dnia, bym nie żałował. Nie dlatego, że tu siedzę, czy dlatego, że powinienem. Patrzę wstecz na siebie, jakim byłem. Młodym, głupim gówniarzem, który popełnił straszną zbrodnię. Chcę w nim pogadać. Wlać mu do łba trochę rozsądku. Powiedzieć, jak się sprawy mają. Ale nie mogę. Gówniarza dawno nie ma. Został tylko starzec. Muszę z tym żyć. Zresocjalizowany. Podstępuj swoje papierki, synku, i nie marnuj mojego czasu. Bo szczerze mówiąc, mam to wszystko gdzieś. Zatwierdzone. Odrzucone. Approved. Zatwierdzam. Dziękuję. Taka ilustracja, oczywiście wyciąłem to z całości filmu, tak? Film jest długi. Tak to widzę. Ta pierwsza, to jest próba uzyskania przez głównego bohatera warunkowego zwolnienia z odsiadywania wyroku. Przychodzi za pierwszym razem i na pytanie, czy jest resocjalizowany, czy został zmieniony, odpowiada tak i tam no, przedstawia siebie jako kogoś, kogo należy uznać, posługując się naszą terminologią, za usprawiedliwionego, bo się zmieni. Ale sędzia, który decyduje o tym, nie uznaje go za usprawiedliwionego. Nie uznaje, że powinien być. Czy sędzia miał prawo tak zrobić? Tak. Czy sędzia był niesprawiedliwy? Nie. Sędzia był sprawiedliwy. To, że na podstawie w przekonaniu tego więźnia jego zmiany życia nie uznał go za naszej terminologii usprawiedliwionego, jest sprawiedliwe. Podobnie jest z ludźmi. Nie ma nic, co możesz przynieść pewnego dnia przed Boga, na podstawie czego On miałby uznać ciebie za sprawiedliwego. Nie jest tak, że zrobiłeś kiedyś coś złego, chociaż to było 30 lat temu i przez 30 lat żyjesz porządnie, to dzisiaj nie możesz przyjść i powiedzieć, no to żadna kara mi się nie należy, bo przecież minąłeś 30 lat, a ja jestem dobrym mężczyzną, dobrym człowiekiem. Sprawiedliwy jest wyrok, tutaj było rejected, a Boży wyrok to potępiony, mocniejszy trochę, potępiony. Ale kiedy to drugie podejście robi ten więzień, jak w filmie minęło 10 lat, to już nie opowiada o sobie. Mówi o tym, że żałuje tego, co zrobił, ale nic nie może z tym zrobić. Nie mogę, powiedział. Chciałbym coś zmienić, ale nie mogę. I tak jest z nami. Nie możemy zmienić swojej natury. Może chcesz, może dostrzegłeś, ale nie możesz. Jesteś bezradny i bezradna przed obliczem Bożym. I w takiej bezradności, kiedy przychodzimy do Boga,
ale pokładając swoje zaufanie w Chrystusie, sędzia, ten sam sędzia, w tym przypadku był inny na filmie, ale w naszym przypadku ten sam, sędzia Bóg wydaje inne orzeczenie. Zbawiony. Usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony. I ten stempelek, usprawiedliwiony, czyni całkowitą zmianę w życiu tego więźnia. Od tego momentu zaczyna się ciąg zdarzeń, które dokąd go doprowadzą, to zobaczymy na koniec. Dokąd nas doprowadzą. Ale to jest początek. Początek to decyzja sędziego. Usprawiedliwienie to jest suwerenna decyzja Boga. Nie miałaś na to żadnego wpływu. Ona dociera do nas przez wiarę. Tak? Ten człowiek przyszedł, pokutował, można by powiedzieć, żałował za to, co zrobił, ale decyzja była cały czas w ręku sędziego. I on był przekonany, że decyzja będzie negatywna, że sędzia odrzuci, tak? To może przychodzisz do Boga i jesteś przekonany, że Bóg cię nie przyjmie, bo jesteś zły, bo coś złego zrobiłeś. To jest dobre uczucie. To jest dobre uczucie, bo Bóg nie przyjmie cię na podstawie twoich uczuć. Czy czuje się Pan zresocjalizowany, oni pytają. Czy czujesz się zmieniony, czy czujesz się innym człowiekiem? Możesz się czuć lub nie czuć. Decyzja jest w ręku sędziego. Bóg, sędzia, jeśli wierzysz w Jezusa, wydaje decyzję, orzeczenie, usprawiedliwione. Dzieje 13, 38, 39. Ja tu mam cytaty głównie z tłumaczenia takiego ewangelicznego instytutu biblijnego. Będę leciał do przodu z nimi, chcecie to sprawdzajcie. Dzieje 13, 38, 39. Niech wam zatem będzie wiadomo, drodzy bracia, że właśnie przez tego, czyli przez Jezusa, zwiastowane jest wam przebaczenie grzechów. I to wszystkim. Nawet tych, za które nie ma usprawiedliwienia w prawie Mojżesza. W nim każdy, kto wierzy, dostępuje usprawiedliwienia. Pojawia nam się tu coś dodatkowego. Przebaczenie grzechów. I Paweł wymiesza to, te dwa pojęcia. Usprawiedliwienie z przebaczeniem grzechów. W zasadzie są one nie do oddzielenia. I o ile usprawiedliwienie, tak, nazwałem je kotletem wtedy, ciężkostrawnym, nie wiem, czy pastorowi się to spodobało, ale przebaczenie grzechów jest łatwiej zrozumieć. Łatwiej jakoś nam w głowie, czy w sercu, czy w myślach czujemy to, co to jest takiego, tak? Tak nam się wydaje, że nie. I jakby to przebaczenie grzechów będzie tak przewijało się przez nasze dzisiejsze rozważania. W zasadzie są to rzeczy nierozłączne, nierozdzielne. Nie możesz oddzielić usprawiedliwienia od przebaczenia grzechów przez Boga. Jeśli Bóg usprawiedliwia grzesznika, przebacza mu grzech. To jest kostka Rubika. Jaki kolor ma kostka Rubika? Kolorowy. Kolorowy, ale co to znaczy kolorowy? No, wiele kolorów. Wiele kolorów. Jedna kostka, wiele kolorów. Ofiara Jezusa jest czymś podobnym. Jeden akt, jedno dzieło, jeden czyn, ale bardzo wiele różnych następstw. Mówiliśmy sobie o usprawiedliwieniu. Dzisiaj troszeczkę jakby pójdę obawiając przebaczenie grzechu. Czy możesz oddzielić kolor pomarańczowy od żółtego w kostce Rubika? Nie bardzo, bo nawet jak wyrwiesz ten kawałek, to i tak będzie trzy kolory będzie miał. Nie da się pewnych rzeczy oddzielić. Opowiadając, musimy, tak, chcąc zrozumieć, musimy. Kiedy wam pokażę, będziecie widzieli jeden kolor. Jaki jest z tyłu, siostro? Nie wiesz, bo nie widzisz, bo nie pokazuję. Ale z tyłu jest kolor, tylko akurat nie mówimy o nim. Z każdej strony jest jakiś. Albo
Siostro Jadwigo? Chcę budzić teraz. Nie, pomieszaj. Ładnie wyszło, powiedziała. Ładnie wyszło? Ale co to jest? Co to jest? Ładnie to było wcześniej. To ładnie wyszło? Jaki kolor ma posterownika, jeśli zapytam tak? No, teraz dopiero jest druga kolorowa. To jest ciągle ta sama kostka. Nic się w nim nie zmieniło. Nic. Tylko my nie widzimy tych kolorów dokładnie. Gdybym chciał wrócić do stanu początkowego, pokazać wam te idealne kolory, musiałbym się nieźle napracować. Ja bym tego nie zrobił samodzielnie. Potrzebuję instrukcji. Z instrukcją, kroczek po kroczku, może by mi się udało. Jedziesz. Tylko pokaż ludziom, a nie to gdzieś do przodu. Masz minutę. Może ty. Ćwiczył sporo, żeby dojść do czegoś takiego. Żeby, kochani, opowiedzieć sobie, zrozumieć skutki ofiary z Jezusa, trzeba trochę pogrzebać, trzeba trochę postudiować Słowo Boże. Nie da się tak po prostu wziąć kostki do ręki, popatrzeć i ułożyć. Gdybym ja chciał to zrobić, nie zrobię tego. Ćwiczył. Tak jest z tym usprawiedliwieniem, o którym rozmawialiśmy sobie. Ono może być jak kostka, pięknie i może się podziwiać, może mieć wpływ. Albo może być takie, wiecie, tak jak ta pomieszana, że w zasadzie nie będziesz tego rozumieć, w zasadzie jest brzydkie, w zasadzie o co z tym chodzi. Trzeba troszeczkę się zagłębić w temat, postudiować Słowo Boże, żeby to miało jakiś wpływ na twoje życie. Ofiara Jezusa. Bardzo wiele znaczeń. Prawdopodobnie nie 6, tylko nie wiem. 66 tysięcy. Pewnie całą wieczność będziemy poznawać skutki. Dziękuję. Jeden z nich jest przebaczenie grzechów. Greckie słowo użyte w tekście, które tutaj było przetłumaczone jako przebaczenie grzechów, tłumaczone bywa różnie. Jako przebaczenie, jako odpuszczenie, ale też wyzwolenie i uwolnienie. To jest ciągle jedno słowo. Przebaczenie według słownika to darowanie kary, darowanie winy, odwołanie kary, ułaskawienie, zniesienie kary, pojednanie, akt łaski, amnestia, absolucja. No i pewnie można by jeszcze dodać. I mniej więcej takie my mamy chyba przekonanie, co to jest przebaczenie, tak? Albo odpuszczenie. Ale w Biblii jest jeszcze jedno znaczenie, które chyba tak na co dzień nie posługujemy się. Grzechy w Nowym Testamencie porównane są do długów pieniężnych. A przebaczenie do umorzenia długów. Łukasz 7, 47-42. Jezus w rozmowie z
w domu gdzieś u faryzeusza. Takie krótkie opowiedział podobieństwo. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien 500 denarów, a drugi 50. Ponieważ nie mieli z czego oddać, darował obydwu. I ta historia w ustach Jezusa nie była o długach, ale o opuszczeniu grzechów. Ojcze nasz, modlitwa pańska, tam gdzieś pod koniec jest i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy, albo niektóre przykłady odpuściliśmy. To słowo można też przetłumaczyć. Jest to poprawne tłumaczenie. Dokonaj umorzenia naszych długów, tak jak i my umorzyliśmy dłużnikom. To jest poprawne tłumaczenie. Gdybyście chcieli to sprawdzić. Obaj dłużnicy w tej historii Jezusa nie mieli z czego oddać. Jeden miał dług ogromny, drugi mały. Ale obaj nie mieli z czego. I tak możemy patrzeć na nasze grzechy. Na to, co złego się pojawia w życiu. Morderca, o ten to ma grzech. Nie wiem. Szef gangu Pruszkowskiego, o tak, ten to jest grzesznik. Ale ktoś inny jest takim cichym grzesznikiem. Łagodnym grzesznikiem. Uśmiecha się, się ładnie, tak. I tylko w domu tam docina tej żonie. Albo żona mężowi. I na dzieci walczy. Ale tak cicho. Tak bez miłości. Niewiele ma tego długu, ale nie jest w stanie oddać. Nie jest w stanie Bogu spłacić. Ten dług, którym jest grzech, to jest dług wobec Boga. Nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby spłacić ten dług. Potrzebujesz, żeby wierzyciel, w tym przypadku Bóg, umorzył dług. Przebaczenie to umorzenie długów. Paweł napisał, że na krzyżu Chrystus przybił list dłużny, który się do nas zwracał. Zapłać. Wyrównaj to, co zrobiłeś. Nie możesz wyrównać. Nie masz z czego. Grzechu nie da się wyrównać. Potrzebujemy przebaczenia. Powiedzieliśmy sobie też poprzednim razem, że Bóg na podstawie usprawiedliwienia odstępuje od wylania swojego gniewu na grzesznika. Tak? To jest forma przebaczenia. Słuszny gniew, bo Bóg nie jest kapryśny nigdy. Bóg jest zawsze sprawiedliwy. Sędzia jest zawsze sprawiedliwy. Bez względu na to, czy wydaje takie orzeczenie, czy inne, nasz sędzia, Bóg, jest zawsze sprawiedliwy. Jeśli ci się w głowie wydaje, albo w sercu myślisz, że Bóg robi coś niesprawiedliwego, mylisz się. Bóg zawsze robi coś, co jest sprawiedliwe. Bóg mnie niesprawiedliwie potraktował. To niesprawiedliwe, żeby mnie, łagodnego grzesznika, potraktować tak samo jak jego, mordercę. Tysiące zabił. Sędzia jest zawsze sprawiedliwy. A w tym przypadku Bóg jest też łaskawy. Ofiara Jezusa ocaliła nas przed Bożym gniewem. Uzyskaliśmy odpuszczenie grzechu. Odbudowała też relacje człowieka wierzącego ze Stwórcą. Możemy śmiało do Niego przychodzić. Jeden z aspektów przebaczenia. Kiedy przebaczam komuś, to nasze relacje są odbudowane. Dopóki nie ma tego przebaczenia, no unikasz kogoś, kto ci nie przebaczył. Zgrzeszyłeś przeciwko komuś, zrobiłeś coś. Ale kiedy jest przebaczone, możesz na nowo utrzymywać relacje. Tak jest z Bogiem. Możemy śmiało przychodzić przed Boży tron. Oczywiście możemy śmiało nazywać Boga tatą. To jest inny temat, więc dzisiaj nie mówię o tym. Ze względu na ofiarę Jezusa, na to przebaczenie. Hebrajczyków 10:18. Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma potrzeby składania ofiary za grzech. Nie ma potrzeby już ofiarowania czegoś Bogu, przekupywania czegoś Boga, starania się u Boga w jakiś sposób, płacenia Bogu. W wyniku śmierci Jezusa wierzący dostępuje przebaczenia win i tam takie fajne słowo jest w Hebrajczyku, taki fajny zwrot. Raz na zawsze. Raz na zawsze. Jak tak sobie powtórzę 100 razy, raz na zawsze, to może mi się w końcu utrwali. W życiu tak często nie jest. Ludzie tak nie przebaczają raz na zawsze.
Ale jak Bóg coś mówi, to tak jest. On przebacza raz na zawsze. Kolejna rzecz, Hebrajczyków 8:12. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Hebrajczyków 10:17. A ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Dwa razy tą samą myśl powtarza autor listu do Hebrajczyków, cytując Stary Testament. Bóg nie wspomina przebaczonych grzechów. Nie zajmuje się już nimi. Nie jest tak, że Bóg ma dziurę w pamięci, ale po prostu nie zajmuje się grzechami, które przebaczył. W naszej pamięci grzechy tkwią. Nie wiem jak wy, ale mnie często wracają we wspomnienia. Nic tego, nic złego pojawia ci się. Coś, co kiedyś zrobiłem źle. Zaczynamy je rozważać, roztrząsać, analizować może. Jakby to było? Tak jak ten człowiek mówił. No, chciałbym wrócić do tamtego momentu, porozmawiać z tym młodym mężczyzną, ale nie mogę. Więc po co to rozważać? Czasami inni ludzie przypominają nam przeszłe grzechy. Bo nie są w stanie zapomnieć, to może nie, przebaczyć. Nie są w stanie nie wracać do nich. Alkoholik nawrócił się i nie pije 10 lat. Ale ktoś bliski w chwili jakiegoś zdenerwowania powie: piłeś tyle lat, gdzie ty byłeś, jak cię potrzebowałem? Gdzie ty byłeś wtedy? 10 lat już nie pije, 20 lat już nie pije. Może mąż stracił żonę raz jeden w życiu, przeprosił, pokutował, upamiętał się. A po 20 latach jest sprzeczka w kuchni, a ty to wtedy zrobiłeś to i to, ty cudownik. Pewnie inaczej mówimy w takich chwilach, ostrzej. Ludzie wspominają rzeczy z przeszłości. My wspominamy rzeczy z przeszłości. Może patrząc na kogoś i wiedząc, że ten człowiek 10 lat temu zrobił coś, ciągle patrzysz przez pryzmat tamtego grzechu. Bóg tak nie robi. Nie wspomina więcej przeszłego grzechu. Po co mam rozważać ja, skoro Bóg tego nie rozważa? Bóg robi zawsze właściwie. A więc jego postawa jest właściwa tutaj. Nie ma powodu babrać się w bagnie, które kiedyś przyszedłeś. Oczywiście niektóre są takie małe, ten dług mały. Jakieś tam plotkowanie kiedyś miało miejsce, czy jakaś delikatna sprzeczka. Też nie ma powodu do tego wracać. Bóg nie będzie ci przypominał przebaczonych grzechów. Co zrobił z tymi grzechami? Złożył je na Jezusa. Pamiętacie, cytowaliśmy sobie wtedy, a może nie pamiętacie, Izajasz 53:11. Jak to tam było? Sprawiedliwy mój sługa, wielu mi sprawiedliwi, sam ich winy poniesie. Jezus poniósł te rzeczy, o których myślisz teraz. Jezus poniósł te rzeczy, o których ktoś ci przypomniał. Nie ma potrzeby do tego wracać. Mówię o wierzących. O tych, którzy wierzą w Jezusa. Bo to są obietnice dla wierzących. Dzieje 10:43. O nim świadczą wszyscy prorocy, czyli o Jezusie, że każdy, kto w Niego wierzy, dostąpił, mówią przykłady, odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Każdy, kto wierzy, dostępuje odpuszczenia grzechów. I ten szef gangu Pruszkowskiego i księgowy, który tam nic złego specjalnie nie zrobił. Co jak tam tego zrobił? Żona ma listę, ale to wiecie. Na czarną godzinę dlaczego wyciąga? Żartuję, nie. Słowo każdy to są słowa Piotra, apostoła Piotra w domu Korneliusza. Przerabiamy Dzieje Apostolskie na grupie domowej Bednara, więc może pamiętasz, Romek. Edward, w szczególnych okolicznościach te słowa zostały powiedziane. To było jedno z pierwszych, czy pierwsze takie kazanie ewangelizacyjne apostoła Piotra w grupie słuchaczy złożonej z samych nieżydów. Bo trzeba nam pamiętać, że Żydom i także pierwszym chrześcijanom nawróconym Żydom wydawało się, że ofiara Mesjasza, że ofiara Jezusa ma skutek, ale tylko dla Żydów, a nie dla innych narodów. I tutaj to słowo każdy oznacza
że nie tylko Żydzi, ale też wszyscy inni otrzymują przebaczenie grzechów. Każdy, kto w Niego wierzy. Kimkolwiek jesteś, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, starszy, czy młodszym, nie wiem, w buszu gdzieś, w Papui Nowej Gwinei, czy może miliarderem w Nowym Jorku, potrzebujesz pozyskać przebaczenie grzechów i możesz. Każdy, kto wierzy, otrzymuje. Piotr ogłosił słuchaczom w domu Korneliusza, że oni także mogą uzyskać przebaczenie grzechów. Ci słuchacze wtedy nie mieli okazji usłyszeć czegoś takiego wcześniej. Bo jak poszli do synagogi, to w synagodze i powiedzieli: nie, nie, dla was to przebaczenia nie ma. Wy musicie najpierw zostać Żydami. Przejść procedurę, obrzezać się. Dopiero wtedy może być. Piotr mówi tu: nie. Przebaczenie jest dla wszystkich, którzy wierzą w Jezusa. Za ile naszych grzechów umarł Jezus? No, niektórym się uzbawi ta lista. Długa. Niektórzy żyją na krótko, żeby mieć długą listę. Tak? Młodzi. No jaką listę będzie miała w ogóle? Nie wiem. Kolosan 2,13. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim, czyli z Chrystusem, ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Pytanie, za ile? No nie ma specjalnego sensu. Ile, za ile grzechów umarł? Za wszystkie. Jakikolwiek przyjdą ci do głowy, ofiara Jezusa jest skuteczna za wszystkie grzechy. I za dług mały, i za dług ogromny. Wszystkie ma tutaj dwa znaczenia, wydaje mi się. To, co powiedzieliśmy, za te w naszych oczach błahe i za te straszne w naszej ocenie, ale też myślę, że wszystkie oznacza też winy z całego okresu naszego życia. To już możecie się zastanawiać, tak? Czy Zbyszek ma rację. Po prostu rozważcie to. Wszystkie to oznacza te z przeszłości, te, które są za nami, i te z przyszłości, które są dopiero przed nami. Bo nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że coś mi się pojawi jeszcze w życiu takiego, co będzie grzechem w oczach Bożych. Kiedy Bóg składał grzechy was, jeśli wierzycie w Chrystusa, jeśli składał je na Jezusie, to one wszystkie były przyszłe. Żaden z nich nie był obecny. Kiedy Bóg składał grzechy wierzących sprzed czasów Jezusa, to one wszystkie były przeszłe. Niektórzy jakby w naszym środowisku mają takie jakby przekonanie, czasami je werbalizują, mówią o tym, a czasami tylko tak czują, że ta ofiara Jezusa to jest skuteczna do grzechu do momentu nawrócenia. A potem co? A potem co Bogu przyniesiesz za swoje grzechy? Jaką ofiarę? Jaką zapłatę? Żadnego długu, żadnego grzechu nie jesteś w stanie Bogu zrekompensować. Ta krew Jezusa, ta ofiara Jezusa, ta śmierć Jezusa na krzyżu jest za wszystkie twoje grzechy. I te, które dopiero przyjdą też. To oczywiście rozumiem, że możecie mieć inne spojrzenie na tę sprawę. No dobrze. Zbyszek. Ale skoro Bóg odpuścił, przebaczył bieżącym wszystkie grzechy i te przyszłe, to czy mamy swobodę grzeszenia? W Polsce mamy takie powiedzenie. Hulaj, duża, piekła nie ma. Czy mam licencję na to? Wolność? Otwarte drzwi? Tam, przebaczone. Rób co chcesz. Apostoł Paweł odpowiedział na to pytanie już wcześniej, bo już w tamtych czasach takie zarzuty chrześcijanom stawiano. List do Rzymian 6:1-2. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostawać w grzechu, aby łaska była obfitsza? W żadnym razie. Jakim sposobem my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal nim żyć? Rzymian 3:8. I czy nie jest tak, jak nas spotwarzają, jak niektórzy powiadają, że my mówimy? Niektórzy powiadają, że my mówimy. To jest krytyka niewierzących wobec chrześcijan. Czyńmy złe, aby przyszło dobre. Potępienie takich jest sprawiedliwe. Znasz kogo? Kogo? Tych, którzy tak powiadają.
tych, którzy tak powiadają, ale też tych, którzy żyją w ten sposób. Bo moi drodzy, kiedy przychodzi łaska Boża, kiedy przychodzi Boże przebaczenie, to ono coś zmienia. To nie jest po prostu intelektualne przyjęcie jakichś zestawu doktryn. Też, oczywiście też. Ale ono zmienia się. Nie jest tak, że uwierzy w Jezusa i dalej. Tak jak cudzołożyłem, tak cudzołożę do końca żywota. Jak kradłem, tak dalej kradę. Nie jest tak. Zmienia coś. Zmienia coś łaska Boża. Usprawiedliwienie i przebaczenie nie oznaczają pozwolenia na życie w grzechu. Nigdy. Choćbyśmy nie wiem, jakie mieli pojęcie na temat, rozrozumienie tych tematów, nigdy nie oznacza to pozwolenia na życie w grzechu. Żeby było jasne. 2 Tymoteusz 2,9. 19. 2,19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Wierz w Jezusa. Chwała Bogu. Twój fundament, fundament Boży, twoja pozycja, twoje stanowisko przed Bogiem stoi niewzruszone. Nie jest tak, że on ci tam chwieje. Ta twoja, dziś jesteś usprawiedliwiony, jutro nie jesteś. Taki wiatr. Pan Bóg z tym stempelkiem, tam dwa stempelki ma w ręku, tak? Raz, dwa i tak stempuje. Nie. To się dzieje raz. Bóg przedstawia ten stempel usprawiedliwiony raz. I on jest skuteczny zawsze. To jest ten fundament Boży, który jest niewzruszony. Ale razem z nim przychodzi Boże wezwanie. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I ten z wielkim długiem, ten morderca, co zabił tysiące, i ten z malutkim długiem, co się w kuchni sprzecza z żoną, bo mu zupa nie smakuje. Albo co? Też ma odstąpić od tego. No nie wiem dlaczego, tak jakoś ostatnio na sercu mam te relacje małżeńskie. Prawda też nie prawda. Także ona jest przekonana. Mężowi nie ucierzą swoim. Jeśli nie miłuję, popełniam grzech. Jeśli nie kocham żony tak jak Jezus, popełniam grzech. Muszę się z tego pamiętać. Muszę od tego odstąpić, bo Słowo Boże wzywa mnie, odstąp od tego, co niesprawiedliwe. To nie jest sprawiedliwe. Sprawiedliwe jest kochać żonę tak, jak Jezus kochał ciebie. Jeśli wierzysz w Jezusa, twoje wieczne stanowisko jest niewzruszone. Przebaczono ci wszystko z powodu ofiary Jezusa. Ale ten, który ci przebaczył, darował ci długi, przybił je do krzyża, ten wzywa cię, abyś zerwał z niesprawiedliwością. Jeśli czynisz coś niewłaściwego, przestań. Przestań. Przerwij to. Natychmiast. Jutro. Dzisiaj jeszcze wypala ostatniego. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś tam wielka sprawa. Z tym paleniem, tak jakby przyszło mi do głowy. Pierwszy Koryntian 15:34. Otrzeźwijcie naprawdę i przestańcie grzeszyć. Niektóry bowiem z was brak zrozumienia Boga. Mówię dla zawstydzenia was. To jest tekst do zboru chrześcijańskiego, do zboru w Koryncie. Do charyzmatycznego zboru, w którym były wszystkie dary Ducha Świętego. Opamiętajcie, otrzeźwiejcie naprawdę i przestańcie grzeszyć. Do tych ludzi, którzy mówili językami, prorokowali, cuda niewidy, do tych ludzi Paweł mówi, przestańcie grzeszyć. W liście bodajże do Efezjan, tu miałem notatek, kto kradnie, niech kraść przestanie. Jak to kradnie? Przecież to jest zbór chrześcijański. No, widocznie ktoś taki tam był, a może nie jeden. Mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. A to my kłamiemy?
Tak to jest. Mówiłem o tym poprzednio czy nie, nie pamiętam, ale byliśmy w zborze nasiennej, czy sam byłem? Nieważne. I prowadzący przed kazaniem zadał pytanie, w zasadzie dwa. Jedno takie wstępne. No kto jadł dzisiaj śniadanie? Mówiłem o tym? Nie. Kto jadł dzisiaj śniadanie? Byłeś wtedy? Nie. Nie, to ja nie wiem, co to jest. Jadłeś śniadanie, dobrze. Uczciwe to była odpowiedź? Uczciwa? Uczciwa. A kto planuje dzisiaj zjeść obiad? Uczciwie, dobrze. Bądźcie uczciwi. Ja kopiuję tylko to, co prowadzący wtedy zrobił. A teraz też bądźcie uczciwi. Kto w tym roku chociaż raz skłamał? Możecie nie podnosić. Ja tylko opowiadam. Coś jest takiego. Jesteśmy przecież dzieci Bożymi, jesteśmy chrześcijanami. Wiemy, że to jest niewłaściwe, wiemy, że to jest grzech. Ale zdarza się. Czasami nieświadomie. Czasami świadomie. Mamy na to licencję? Wolność? Zezwolenie? Nie. Tak jak nie ma zezwolenia, żeby zabić kogoś, tak nie ma zezwolenia, żeby okłamać kogoś. Bóg przebaczył ci wszystkie grzechy, ale nigdy nie dał ci pozwolenia, żebyś je teraz praktykował. Praktykowałem. Hebrajczyków 12:4. W walce z grzechem nie opieraliście się jeszcze aż do krwi. Kiedy kusi mnie, ciebie, nas, coś złego, niegodnego dziecka Bożego, walcz. Opieraj się. To mu sam przychodzi i będzie przychodzić. Do końca życia. Do każdego inna. Nie wiem, do jednego, który nadużył alkoholu, nie wskazuje na ciebie, nie. Tak mi przyszło do głowy. Będzie, żeby się napić, bo się zdenerwujesz. Bo coś się nie uda. Jakiś kryzys. Albo z radości. Dla innego to może być pokusa natury seksualnej. Dla mężczyzn. Nie wiem, kobiety pewnie też, ale dla nas w szczególności tak. Bo jakaś przejdzie taka pani ubrana albo nieubrana, nie wiem, bo też sami kasi się kobiety ubierają. Walcz, opieraj się aż do krwi. Uciekaj, jeśli trzeba, przed tą sytuacją. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. Obleczcie się w nowego człowieka. I tak dalej. Efezjan 4 rozdział, tam 22 do 24 wiersza. I codziennie mamy tak czynić. Mając świadomość, że nam jest to przebaczone. Nie pobłażajmy sobie, bo jest nam przebaczone. Nie pobłażajmy sobie, bo jesteśmy usprawiedliwieni. Ten film, nawet ten krótki urywek, kiedy ta decyzja usprawiedliwienia, czyli w tym przypadku warunkowego zwolnienia, zapadła, czy nasz bohater opuścił wtedy więzienie? Nie. Opuścił więzienie jakiś czas później. Wtedy, kiedy ta brama się otworzyła. I on w pewnym momencie przechodzi przez otwieraną kratę więzienną, kratę, bramę więzienia. Wtedy dopiero decyzja podjęta wcześniej staje się w taki praktyczny sposób jego udziałem. Dopiero wtedy przechodzi i rozgląda się, jest wolny. Już strażnicy nie mogą mu nic zrobić. Chociaż decyzja była podjęta wcześniej. I myślę, że to jest też ten, może niedoskonały, taki obraz usprawiedliwienia, które Bóg dokonał poprzez ofiarę Jezusa na krzyżu, dociera do nas z jakimś opóźnieniem, tak? Bo to było 2000 lat temu, a dociera do ciebie dzisiaj, w momencie, kiedy nawracasz, kiedy zaczynasz wierzyć. Ta krata to tak jakbyś rodził się na nowo, wchodzisz, a tam nowe życie. Już dłużej nie jesteś niewolnikiem grzechu. Wolny. I kiedy jedzie tym autobusem, to mnie tak się skojarzyło, że to jest tak jak proces uświęcenia. Zaczyna się. Jedziesz. Po prostu jedziesz przez życie jako wolny. Usprawiedliwiony, uwolniony. Jedziesz i teraz tworzysz na nowo. Nowe życie.
Już nie jest ważne, co zrobiłeś tam 40 lat temu. Teraz ważne jest to nowe życie. Jedziesz tym autobusem. Pierwszy Jana 2,1. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. No, skoro się przyznaliście, tak, że część z nas skłamała, ja też chyba zaraz skłamałem w tym roku. Dzieje się to tak szybko, ale nie tobie, Panie. Nie. To ci nie odważę. Dzieje się to tak szybko, że czasami po prostu budzimy się, a grzech jest za nami. Boże, jak mogłem to zrobić? Ja pamiętam kłamstwo sprzed lat. To kiedyś wam mówiłem o nim, które zrobiłem tu u was, nie w zborze, tylko handlowałem warzywami na rynku z Kielicami. Między innymi ogórkami. I ludzie, jak przychodzą kupować ogórki, to pytają różne rzeczy, tak? Bo, a czy to są świeże, czy kiedy je pan zrywał? Wczoraj pan zrywał? I pamiętam, jak no, już po jakimś tam godzinach, kilku handlu, śmiejecie się. To u mnie kupiłaś te ogórki? Pytanie. A świeże panie wczoraj zerwał? Tak, 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 świeże. A w tym momencie taki ogień przeze mnie przepłynął. Bo ja je zerwałem 3 dni wcześniej. To nie była prawda. Po prostu chciałem już sprzedać te resztę ogórków. Oszukałem. Ja przez parę lat następnych po prostu gorąco mi się robiło na myśl o tym. Oszukałem tego człowieka. A nie powinienem tego zrobić. Powinienem oprzeć się aż do chwili. To znaczy stracić coś. Znaczy, że to jest bolesne. Kiedy zaniechasz grzechu, to może być bolesne. Grzech wydaje się przyjemny i przynosić korzyść. No bo dlaczego byśmy chcieli, tak? Jakąś korzyść nam się wydaje, że przyniesie. A kiedy się oprzesz, może być krew. Walka do krwi. Stracę coś. Może by się okazało, że nie sprzedałbym tego grubu. Innych nie będę opowiadał sytuacji. Jeśli jednak zgrzeszę, mam orędownika u Ojca. Gdzie powinienem wtedy patrzeć? Na krzyż. Na Chrystusa. Ten grzech, to kłamstwo o ogórkach, było na Jezusie. Twój grzech, cokolwiek to było. Nie wiem. Może to był grzech natury seksualnej. Może to był grzech natury kryminalnej. To było na Jezusie. Właśnie to zrobiłeś. I co teraz? Co teraz? Teraz wyznaj to Bogu. Teraz jesteś w procesie uświęcenia. Jedziesz tym autobusem. Pomyliłeś się? Albo celowo zgrzeszyłeś? Po prostu wyznaj. Przebaczenie dociera do ciebie. Dzwoni gdzieś? Chyba dobowiaz twierdzić, tak? Czy nam to przebaczy. On jest ofiarą przebłagalną. Krew Jezusa oczyszcza nas, wierzących, z wszelkiego grzechu. Nie ma innego środka. Zgrzeszyłeś? Trzeba przyjść przed Boży tron. To jest taki proces uświęcenia. Pomimo, że w doskonały sposób Bóg przebaczył nam wszystkie grzechy przez ofiarę Jezusa, to my w tym procesie uświęcenia przychodzimy i wyznajemy Mu to, co robimy złego. I prosimy o przebaczenie. Tak to Biblia przedstawia. Biblia nie zaprzecza sama sobie. Biblia uzupełnia pewne sprawy. Tak? Nie leżymy z notami na biurku, zgrzeszyłem, no i co z tego? Nie. To trzeba potraktować poważnie. Robisz coś złego, przestań. Kostka jest wielobarwna. Tak? Zobaczyliście to? Ofiara Chrystusa przynosi wieloraki skutek, żeby jakoś pozytywnie zakończyć. Tak, nie zapisałem sobie, bo nie miałem długopisu, ale kiedy modliłeś się, bracie, na początku, tak mniej więcej powiedziałeś, że Bóg przygotował nam dobrą przyszłość. Tak było? Spójrzcie, bracie, drugi film. Czy warto pokonać grzech? Pewnie, że warto. Jestem tak podniecony, że nie mogę usiedzieć.
podniecenie może czuć tylko wolny człowiek. Wolny człowiek u progu podróży, której kres jest niepewny. O, wypuścili mnie przez granicę. Mam nadzieję, że uścisnę przyjacielowi dłoń. I że Pacyfik jest tak błękitny, jak w moich snach. Mam nadzieję. Poprzednim też minęło trochę czasu w życiu naszego bohatera. Przechodził różne kryzysy, nie radził sobie z życiem. Był taki moment, kiedy chciał popełnić samobójstwo. Ale nie zrobił tego, bo wiedział, że tam z przodu, gdzieś w Meksyku czeka jego przyjaciel. Ten drugi bohater, czy główny bohater, pojawił się na końcowej scenie. Nasza ojczyzna jest w niebie. Bez względu na to, jak tu ci się wiedzie, bez względu na to, jak z tym grzechem sobie radzisz. Mamy przebaczone wszystkie grzechy. I tam z przodu czeka na nas ten przyjaciel, któremu ściśnie w dłoń. Jezus. On zapewnił nam wszystko. Po prostu trwajmy przy nim. Dziękujmy za to. Cieszmy się tym. Amen. Przemoczyć się chętnie do głowy, to chętnie.